nie żyje Joanna Kossowska, partnerka Wojciecha Młynarskiego. Byli razem ponad 10 lat. Nie żyje Joanna Kossowska, partnerka Wojciecha Młynarskiego. Spędzili razem ponad 10 lat. O jej śmierci poinformowała w sieci piosenkarka Elżbieta Adamiak. Nie żyje Joanna Kossowska, ukochana Wojciecha Młynarskiego. Wybitny autor tekstów związał się z nią po dwóch nieudanych małżeństwach i spędził ponad 10 lat. Joanna Kossowska zmarł 6 lat po Wojciechu Młynarskim, który odszedł 15 marca 2017 roku. Joanna Kossowska nie żyje. Była ukochaną Wojciecha Młynarskiego. Joanna odeszła. Wczoraj o 4:20. Przefrunęła do nowego świata we śnie. O dniu i miejscu pogrzebu poinformuję Was, na prośbę rodziny, później. Żegnaj Joasiu. Przytul się do Wojtka i bądźcie szczęśliwi na zawsze, napisała na Facebooku Elżbieta Adamiak. Wojciech Młynarski i Joanna Kossowska poznali się w klubie Tygmont. Artysta miał za sobą małżeństwo z Adrianą Godlewską, matką Agaty i Pauliny Młynarskich, oraz rozwód po niespełna rocznym małżeństwie z Jadwigą Młynarską. Do Kossowskiej zapałał spontanicznym uczuciem. Ponoć przy niej uspokoiła się jego choroba afektywna dwubiegunowa. Przez 11 lat naszego związku Wojtek nie miał nigdy mani, najbardziej uciążliwej dla otoczenia fazy choroby afektywnej dwubiegunowej, na którą cierpiał od lat. Nie miał, bo miał dobry, bezpieczny dom, wspominała Joanna Kossowska na swoim Facebooku. Kiedy stan poety się pogorszył, jego dzieci podjęły decyzję o umieszczeniu chorego ojca w domu opieki. Joanna Kossowska opowiadała, że bliscy artysty nie udzielili jej informacji na temat miejsca pobytu Młynarskiego. Miała odnaleźć go sama. Nie zdążyła jednak się z nim pożegnać. Po 11 wspólnych latach miłości i przyjaźni, nigdy nie pożegnałam się z Wojtkiem Młynarskim. Wojtek umarł 2 tygodnie po mojej nieudanej wizycie w domu opieki, 15 marca 2017 roku, wyznała gorzko Kossowska.